Cześć, witaj się w kolejnym odcinku Saints Row The Firth! Dzisiaj zagramy sobie kolejną misję, tym razem samemu. Nie z Kubo. Belgijski problem. Udaj się do siedziby świętych. No to mamy naprawdę daleko. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w tej siedzibie. Makes sense. Patrzcie, prawie bym się zabił, ale nie zabiłem się, bo jestem bardzo dobrym człowiekiem i umiem walczyć. Będzie walka? Shoundy, granaty i nasz kolega, nie wiem jak on się nazywa, ciągle zapominam. Daj jej! Niech się pobawi kobieta! Niech taka bezbronna nie będzie. Przecież wszyscy wiedzą, że Shoundy jest zajebistą. Zajebistą kobietą, zajebiście strzela. Jest ogólnie wykurwista w kosmos. To jedziemy. To jest nitro, przepraszam. Bo mi jest potrzebne nitro. To znaczy nie jest mi potrzebne, ale... Możemy sobie pograć. Jak już tak... Gramy sobie z Nitro, to zagrajmy z Nitro, tylko już z takim porządnym. Fuck you! Jest znakomicie, znakomicie. Rozwajam sobie trochę maseczki, ale mam nadzieję, że za bardzo nie zamulam, o kurwa. Nie mam za bardzo co mówić, po prostu. Tak jakieś wszystkie tematy mi się wyczerpały i zamulam. No nie wiem co wam mogę powiedzieć, opowiem wam suchara. Ostatnio czytałem takiego suchara. Jak się poczekajcie. Bo tam kojarzycie taki program 1 z 10, prawda? To tam są takie dziwne pytania zadawane i takie pytanie. Kiedy urodził się Jan Matejko? Można się pomylić o góra 4 dni. Odpowiedź brzmi? W środę. Jeżeli ktoś nie zrozumiał, w środę, ponieważ są 4 dni tygodnia i maksymalnie o 4 dni można się pomylić, czyli że się nie jem nie. Wieżowca syndykatu. Ej, no to co? Ciśniemy! Mordor się zaczyna! O! Tak. Gdzie ten Mordor? Weźcie Mordor. Z tego ninja. Gdzie ten ninja? Gdzie jest brutal? Gdzie jest brutal? Ojej. A dobra, po brutalu. Wykończ brutala. Uuu, shit. I żyj granata, dziwkarzu. On ma takie grube ręce, że sobie nie umie wyjąć tego granata z mordy. Ojej. Wszyscy? Co jest? No cześć, dobra. Przepraszam was, że teraz to przerwało. Ale no, niestety... Wyłączyło mi się audio, myślałem, że naprawiłem, ale nie naprawiłem. Muszę to dogrywać, ten fragment komentarza już po filmie, dlatego jest inna trochę jakość. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy do fabryki. Zaraz zobaczycie, tam będzie dopiero jazda. O! Wysadzają nas na półpiętrze? Tak, wysadzają nas na półpiętrze. I idziemy dalej.
Tam jakaś baba do nas strzela. Tak a propos, zauważyliście? Same baby tutaj są praktycznie. Same baby. Większość jest bab, nie chłopaków. I to mnie dobija. W mafii? O, tam jest specjalista. Strzał w głowę. Headshot specjaliście. Za to powinien być jakieś dodatkowe 1000 punkty. O, ona mierzy nas, frajer. Też strzał w głowę. To jest piękny strzał w głowę. Ja zawsze po głowach jadę, jak zauważyliście. Bo po niczym innym nie umiem. Patrzcie, teraz jak mnie zdają o serię, o. Szczęście nie umieją dobrze strzelać. To mi daje przewagę. Małą przewagę, ale daje zawsze. No, no, really? 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 Really is exciting. Really is my mind. The signs are all did I. Yesterday the signs are... Idź na górę, cały czas mamy zadanie idź na górę i headshot, kolejny headshot, dwa headshoty z rzędu, ja tak mogę ciągle, tutaj się kampi. Co, strzelać nie umie? O, 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 o! Brutal. Może szyszkę mu daj. Cybergranat. Dobrze. Paralizator, tak. Geniusz, geniusz. Geniusz ze mnie. Teraz tak oglądam ten materiał po nagraniu, to... Ale wiecie, no, co innego nagrania, a co innego po nagraniu. Nie ten nie. Wyładujmy w niego serię. Może tak się da? A ktoś do mnie na Skype'ie pisze. Ale zabiliśmy Brutala, zabiliśmy Brutala. Znaczy nie pisze, tylko pisał. Bo to już po nagraniu. I co? Idź na górę. Idź na górę, idź na górę. I co? I wychodzimy! Yeah! A, jeszcze nie koniec przecież tej misji. Teraz najciekawsze. Zobaczycie kogoś. No właśnie. Kolas gruby. Ten Brutal do nas będzie należał. Święci nie są... Są najlepsi, ale nie mają najwięcej ludzi. Bo rekrutują tylko elitę. A ten co? A ten ich taranuje, tak? Pozdro. I co? Patrzcie, ma jednak genitalia. Myślałem, że nie ma. Ale go obstrzelali. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. A tego nie trafiło. To trzeba mieć zeza. Bym tam całą salwę wyładował. Maszynowy w dodatku. I co? Strzelamy z żyrandola. Czy z czegoś tam, nie wiem co to jest, ale strzelajmy! Przeładuj. Przeładuj, dobra. Patrzcie, sam sobie doradzam. I co? What the fuck? Spadamy. Spadamy, spadamy, spadamy. Co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? I pojawia się nam na oczach Brutal, którego musimy wyładować w banie. Żeby zleciał tam do tyłu, tak się przez przypadek odpiął. Musimy mu wyładować jeszcze. O, i proszę, i poleciał. Nie, żaden człowiek nie jest tak wytrzymały na to. Tutaj mamy krótki filmik. I mamy zadanie. Wysać budynek. Trwa premia do szacunu. Albo rozbrój bombę. Trwała premia do gotówki. Jednak chyba jest bardzo trudna decyzja, ale wysadzę budynek. Wysadzę budynek. Muszę zachować honor naszych świętych i musimy im wysadzić ten budynek. Musimy. Wrogą się wysadza. A więc popatrzcie, popatrzcie co się dzieje, popatrzcie co się dzieje.
A my sobie spokojnie odjeżdżamy, jakby nigdy nic, nikogo nie ma na ulicy i jest bardzo fajnie, belgijski problem rozwiązany, a wy żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku Saints Row'a albo innej gry. Procesor i ziom Olek pod telefonem, bitch! I premia do szacunku długotrwała, tak jak już mówili. A więc żegnam się z wami, do usłyszenia, do zobaczenia.